Kuba Litwin, po swojej zmianie jak się czujesz, powiedz? No, bywało lepiej, to znaczy wypompowany mocno, ale zadowolony. No. Po prostu trzymałem tempo takie, jak myślę, chciałem. Początek wyścigu fajnie z R8-ką równo, potem troszeczkę mi zaczął odjeżdżać, ale też no niestety, umówmy się, nowa specyfikacja auta, przepaść jeśli chodzi o sprzęt, natomiast im bliżej będziemy czołówki w GT3, tym lepiej. No póki co drugie miejsce w generalnym wyścigu, także pierwsze przegrane. Bardzo gorąco, prawda? No tak, no spodziewaliśmy się, że będzie upał, każdy ma ciężko. Mamy otwarty kokpit, więc może odrobinę jest lżej, natomiast brak wspomagania, brak systemów rekompensuje ten odpoczynek przy otwartym kokpicie, także naprawdę jest to wyzwanie.